Okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana. Julia Latos, Emilia Stadnik i Mateusz Marzęcki, uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3 w Polkowicach, zostali laureatami unijnego konkursu Mój Region, Moja Przyszłość. Z każdego członkowskiego kraju nadesłano setki prac, w których uczniowie prezentowali swoje wizje przyszłości. Prace laureatów zostały wydane jako pocztówki Unii Europejskiej. Dodatkowo w siedzibie Komitetu Regionów zorganizowana została wystawa najlepszych prac, w tym trzech polkowickich. Co narysowałaś po kolei? No naszą szkołę, tutaj taką kopalnię, co się do niej taką windą jeździ, a bloki były w różnych kształtach. A kto ci się pomaga przy tej pracy? Nikt. Czyli co, wszystko sama? Tak. Tu są Polkowice w przyszłości, ogólnie tu mam kopalnię, też samochodów nie ma i są helikoptery na słońce. A skąd w ogóle pomysł właśnie na taki rysunek? Z głowy. Tak sobie właśnie wyobraziłam Polkowice, jak mogą wyglądać. Namalowałam Polkowice w przyszłości. I jak sobie je wyobrażasz? Że będą w kosmosie. Skąd taki pomysł właśnie? Patrzyłam wtedy w niebo. Nagrody uczniom wręczył starosta polkowicki Marek Tramś, który jest delegatem w Komitecie Regionów. Po cichu wierzyłem, że tak jak w latach poprzednich, również i ta edycja będzie szczęśliwa dla nas, że jakieś pudło będzie. No i okazało się, że również jest i to najważniejsze. Bardzo się z tego cieszę. Co roku jest inny temat tegoż konkursu plastycznego. W tamtym roku dzieci miały wyrazić swoje uczucia, swoją empatię w stosunku do regionu, w którym zamieszkują, pokazać jego piękno. No i proszę sobie wyobrazić, jak w ciekawy sposób musiały dzieci pokazać piękno regionu przemysłowego, żeby zachwycić jurorów i żeby te ich prace znalazły się wśród nagrodzonych. Tegoroczne prace również miały oddawać taki charakter ekologiczny, ochrony przyrody, ochrony środowiska. Generalnie to też świadczy o dość dużej znajomości dzieci tego problemu. To znaczy, że szkoła nie próżnuje, to znaczy, że w zakresie edukacji ekologicznej, segregacji odpadów, zbierania nieczystości dużo się robi, bo młodzież dużo na ten temat wie. Okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana.